Skoda konsekwentnie prezentuje swój niewielki model Fabia w podrasowanej stylistycznie wersji Monte Carlo. W czasie salonu motoryzacyjnego w Genewie pokazała jej kolejną odsłonę. Samochód ocieka krwisto-czerwonym lakierem niczym szpilki od Louboutin w kasynach historycznej stolicy hazardu. Jego wygląd trudno jednak nazwać kobiecym. Fabia jakby przybrała na masie dzięki matowemu czarnemu grillowi i przydymionym lampom. Niewielkiej czeszce muskulatury dodaje też pakiet stylizacyjny. Czerwony spoiler oraz czarne nakładki na progi i zderzaki. Czarne jak smoła 17-calowe felgi i nakładki na lusterka wbrew obiegowej opinii o odchudzających właściwościach czerni w tym przypadku raczej dodają masy. Skoda chce, żeby kierowca poczuł się w Fabii Monte Carlo jak w namiastce samochodu rajdowego. Dlatego wyposażyła to niewielkie auto w usportowione czarno-szaro-czerwone fotele, obszytą skórą sportową kierownicę, chromowane klamki drzwi i opcjonalnie utwardzone zawieszenie. Wrażenia z jazdy ma uprzyjemnić panoramiczny dach. Do Fabii Monte Carlo będzie można wybrać 90- lub 110-konny silnik TSI bądź 75-konnego diesla.